tabaluga, dzielny tabaluga, zuch i kwat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały tabaluga, on zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Sprawa pełna nasion. Chcę śniadanie! Chcę śniadanie! Chcę śniadanie! Proszę, wasza broźność. Co to za świństwo? Przysmak waszej oziębłości. Sardynki z lodu. Nie! To jadam we wtorki, a dziś jest poniedziałek. W takim razie, czy raczysz spróbować tego? Potrawa na piątek! Przecież to lody truskawkowe. Posłuchaj, tępaku. Dziś jest poniedziałek, a więc jadam lody truskawkowe z wisienką na czubku. Nie z rzodkiewką, nie z rzepą, tylko z wisienką na czubku. A teraz marsz do kuchni i przynieś mi to, o czym mówiłem, albo będziesz bardziej zamrożony niż te lody. Atyllo, Atyllo. Hej, wynocha z mojej kuchni. Wisienki? Gdzie masz wisienki? Arktos chce lody z tym właśnie owocem. Już dawno się skończyły. Musicie zaczekać aż do lata. Ach, choć jedną. Proszę. Słuchaj, bracie, Atylla to kucharz, a nie jakiś czarodziej. Nie ma wiśni. Przecież Arktos mnie zabije. I słusznie. Niesympatyczny. Nie stać go na podanie jednej zwykłej wisienki. O! Ty, sługusie! Przez całe życie jestem kucharzem. Od 36 lat. Nigdy nie było ani jednej skargi. No, może jedna czy dwie, ale to było dawno. A więc powiedz swojemu potężnemu Arktosowi, że jeśli nie lubi mojej kuchni, to niech się wypcha i spływa! Ale ja... Precz! Nie jesteś zbyt miłą osobą. Wynocha! Wynoś się z mojej kuchni! Kelner! Nasiona słonecznika. Kelner! Czym są posypane moje lody? To ziarno słonecznika. Za kogo ty mnie masz? Za papugę? Powiedziałem słonecznika? Nie, to nie słonecznik. To nasiona czekolady. Najnowsza moda. Jedzą je wszyscy wielcy ludzie. Coś takiego? Czy dotyczy to także chłodnych i zagadkowych władców, którzy opanowali savoir-vivre i jakiś bon ton? Ach, bez wyjątku. Nie tknął niczego innego.
Niezłe. A sławni artyści? Ach, też. To najbardziej wybredni smakosze. Wyborne. Podejdź do mnie. Zasłużyłeś na awans. Brawo, mój nowy szefie kuchni. Przynieś mi dokładkę. Zrobiłem. Wiatr dziś idealny. Spróbujesz? Nie, później. Najpierw trzeba coś zjeść. Umieram z głodu. Kto dziś przynosi śniadanie? Ty. Znowu? A może wolisz sprzątać jaskinię? O nie, nie, nie. Tylko nie to. Idę po śniadanie. To co zwykle? Tak. Marchewki, warzywa i... pestki słonecznika. Już mi się kończą. Nie ma już nasion czekolady, więc zrób je. Nie można ich zrobić, trzeba je wyhodować. Wyhodować? Ach, jakie to staroświeckie. Na co czekasz? Idź do szklarni i hoduj. Nie mogę, najpierw muszę mieć słonecznik. To znaczy nasiona czekolady, żeby je posiać i zebrać plon. A nie mamy żadnych nasion czekolady, bo ktoś je wszystkie zjadł. Żarłoczny prosiak. Niech go dostanę. Są tacy, którzy nie liczą się z innymi. Uchu! Gdzie się uprawia ziarna czekolady? Pierwsze słyszę. Czy to nie ty powinieneś wszystko wiedzieć? Wiem wszystko o niektórych rzeczach, ale nie wiem wszystkiego o niektórych sprawach. Że co? Chodzi mu o pestki słonecznika. To dlaczego nie mówi wprost? Tutaj, wasza wysokość, w rajskiej dolinie. Tu. A, Jakubie, mianuję cię również ministrem rolnictwa. Weź arktoplan i zbierz te wszystkie pestki. I nie zgub ani jednej. Nie mamy żniwiarki do zbioru pestek. Mianuję cię również ministrem do spraw przekształcenia arktoplanu w żniwiarkę. Pośpiesz się! Ktoś wchodzi na moje pole! Nie życzę sobie, żeby ktokolwiek ukradł moje nasiona czekolady! Powrót do natury, balsam dla duszy. Mógłbym mieć cały etat w rolnictwie. Cóż by inny? Czy zostało nam jeszcze trochę pestek? Nie. To był mój przysmak. Mamy podwójną korzyść. Ja mam ziarno czekolady, a on idzie na dietę. Dlaczego nie możesz jeść niczego innego? Są orzechy, jagody i 20 rodzajów innych ziaren. Właśnie, i owoce, i moc warzyw, i... Słuchajcie, nie chodzi mi o jedzenie. Ja po prostu uwielbiam pestki słonecznika. Pewnie dlatego, że ma wielkie żółte kwiaty, zupełnie jak twój smoczy ogień. Możliwe.
Wiem tylko, że bez tych pestek całkiem opadam z sił. Już czuję się słabszy. Dlatego potrzebna mi pomoc. W takim razie wszyscy szukajmy słoneczników. Ale gdzie? Nie widziałem nigdzie słoneczników. Zaraz, gdzie się widziałem. Jesteś pewna? Ani jednego ziarenka. Potrzebna ci rada kogoś mądrzejszego. 18 325 463. 18 325 400. Zjem największy w dziejach wszechświata obiad z ziaren czekolady. Nie odłożysz części nasion? A po co? Na jutro. Na jutro? Nie przyszło mi to do głowy. Jesteś genialny, ale przecież płacę chyba za twoje mądre rady. Nic mi nie płacisz, jestem więźniem, czyżbyś nie pamiętał? Nie, dość tego. Co mam z tym zrobić? Zostaw 1% nasion na śniadanie, a pozostałe 99% zasiej w swojej szklarni. Dzięki temu nigdy nie zabraknie ci pestek. Nadzwyczajne, właśnie chciałem tak zrobić. Jakubie, ile wyniesie 1%? Nie wiem. W przedszkolu nie przerabialiśmy procentów, tylko malowanie palcami. To ty chodziłeś do szkoły, panie. Nie uczono nas matematyki, tylko układania kwiatów. Nieważne, jestem potężnym monarchą i nie muszę umieć wszystkiego. Uchu! 183 254 ziarna, panie. Zacznij odliczać. Jedno, dwa... 3, 4, 5, 6, 7. Szkoda, że nie przyszedłeś wcześniej, Tabalugo. Ale wcześniej nie miałem żadnych problemów, Nesayo. Nie możesz oczekiwać, że słoneczniki będą w nieskończoność rosły same z siebie, a ty tylko czasem będziesz zbierał plon. Nie pomyślałem o tym, a już na pewno nie spodziewałem się, że Arktos przechwyci całe nasze zbiory. Również mogłaby je zniszczyć burza albo pożar lasu. Naturze należy pomagać. Ziemię trzeba orać, usuwać chwasty, nawozić. Potem zbiera się plon. I oczywiście należy odłożyć część nasion na następny rok. Jest takie nasze stare powiedzenie. Żeby zebrać plon, trzeba najpierw zasiać. O, ależ byłem głupi. Nie, wcale nie byłeś głupi, Tabalugo, tylko niedoświadczony. Spodziewasz się, że w Rajskiej Dolinie nie ma już nasion słonecznika, więc będziesz musiał odzyskać choć trochę od Arktosa i zacząć od nowa. I nigdy więcej nie dopuść do takiej sytuacji. Odebrać Arktosowi? Nie masz żadnego wyboru. Zbierz wszystkie swoje siły i ruszaj. Raczej nie będą mnie tam witać z otwartymi ramionami. Nawet nie zauważą, że jesteś, jeśli będą zajęci w innym miejscu. Trzeba mu pomóc. Dasz sobie radę, na pewno. I chcę podziękować Bzykowi i Rubinowi za królewską galaretkę. Czuję się silny. Jak smok. A teraz proszę was o jedną przysługę. To bardzo ważna sprawa. Nesaya mówi, że wiatr będzie wiał jeszcze przez cały dzień. I tu zaczyna się wasza rola. Co mamy robić? Spotkajmy się tutaj wieczorem. Przynieście nożyczki, klej, bambusowe patyki. Cienkie i mocne. I zielony papier. Mnóstwo, mnóstwo zielonego papieru. Nie spóźnijcie się, żebyśmy zdążyli przed nocą. Ciekawe, co on znowu wymyślił. Na co musimy zrobić, o co prosi.
Gotowe, wasza mroźność. Świetnie, zbiorę wielki plon nasion czekolady. Czy dostanę nagrodę? Tak, dowiesz się, że jestem zadowolony. Co to? Nalot. Niemożliwe. Kto by się odważył mnie zaatakować? To na pewno kolejna awaria prądu. To nie jest na prąd. To pingwin pociąga za sznurek. Ech, nalot, nalot. Atak z powietrza. Słabo mi. Sprawdź, ilu ich jest. Setki smoków. Nie zniosę tego. Ależ oni są nad Rajską Doliną. I co z tego? Lecą do nas. Jak się bronić? Co robić? Czytałem ostatnio pewną książkę. Ty umiesz czytać? Jestem nie tylko przystojny, panie. Książka miała tytuł Jak podbić świat. Autor dowodzi, że najlepiej jest prowadzić wojny na obcym terenie. Masz rację. Kto to napisał? Aleksander Wielki? Nie. To twoje dzieło. Tak, naturalnie, już sobie przypominam. Oczywiście, naprzód do Rajskiej Doliny. Zaczekaj, kto przypilnuje pestek? Znam odpowiednią osobę. Naprzód! Nie. Attilo! Plocha z mojej kuchni! Robota dla ciebie. Jestem zajęty. Arktos chce, żebyś się tym zajął. A, jeszcze czego? I co z tego będę miał? Jeśli dobrze to ukryjesz, to nie będziesz musiał iść na wojnę do Rajskiej Doliny. O, dobra nowina. A teraz wynocha z mojej kuchni. Zwycięstwo lub śmierć. O, oby nie. Ach, co za dureń. Więc to tylko papier? Walczyliśmy z papierowymi latawcami? To żenujące. Dlaczego ta baluga użył takiego podstępu? Pewnie, żeby odwrócić naszą uwagę. Aleksander Wielki często tak robił. Ta baluga wejdzie do Sopelkowa i odbierze swoje pestki. Odwrót do Sopelkowa! Odwrót do Sopelkowa!
Wszystkiego na pewno nie zjadł. Ostra papryka chili. Ale upał. Warto się męczyć. Znasz stare przysłowie, żeby zebrać? Najpierw trzeba zasiać. Jednak powinieneś zostawić coś na później. Chcę wszystko teraz. Nie obchodzi mnie jutro. Teraz! Jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat. Bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodolandii król, choć już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów, bądź zdrów. Wersja polska telewizyjna, Studia Dźwięku Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Gwarek, Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Moch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenki z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Krzysztof Mielańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Tomasz Grochoczyński, Rafał Żabiński, Agnieszka Kunikowska, Mirosława Krajewska, Jacek Jarosz, Leopold Matuszczak i inni.